Zagadka rozwiązana. Dlaczego Land Rover po remoncie silnika nie ciągnął oleju z miski olejowej? Pamiętacie, mówiłem wam w ostatnim, czy tam przed ostatnim odcinku, że nie ciągnie oleju z miski olejowej, pompa nie ciągnie. Moim zdaniem było, że zasysa powietrze. I powiem wam, że miałem rację. Tylko nie wiadomo było dlaczego. I próbowałem, kręciłem, no trochę też silnikiem kręciłem. Mam nadzieję, że go nie zatarłem. Mam nadzieję. Ty się nie śmiej! Nie jest zatarty, nie. I słuchajcie, rozebrałem wszystko na nowo. I co było winne, Basia, powiedz? Co było winne? Uszczelka była winna. Tak jest. Nie taka jak... Nie trzeba. Mąż, uszczelka. Choć zamówiona w Land Roverze, tak? Tak jest. Do tego silnika, po numerze, po wszystkim. I słuchajcie, ja zamówiłem sobie taką uszczelkę, zobaczcie sobie, a powinna być zamówiona taka uszczelka. A jaka jest różnica w tym? A już wam mówię, słuchajcie. Tu mamy naszą obudowę, nasz rozrząd. I zobaczcie, śrubka, wiadomo, słuchajcie, a właśnie, widzicie, w czym robimy problem? Jak zakładamy uszczelkę pod głowicą, jak zakładamy uszczelki tutaj, czy na pompę wodną, czy coś, zakładamy uszczelkę na obudowę, a potem przykładamy daną część, skręcamy. Jeżeli tu nam pasuje, to nam wszystko pasuje. Błąd! Trzeba tą rzecz, którą się przykłada tutaj, czyli w tym przypadku obudowę, pompę oleju, też sprawdzić. Dlaczego? Zobaczcie, tu pasuje, jest śrubka, wszystko ok. Tutaj zaciąga pompa, tutaj jest pin taki, który, żebyśmy mogli sobie założyć śrubę, tu pasuje, tutaj nie ma nic, tutaj jest też gwint, tutaj jest wylot oleju, a tu jest woda i tak dalej, wszystko pasuje. To jest ta uszczelka, którą ja otrzymałem. Błąd, to jest zła uszczelka. Dlaczego? Bo widzicie, tutaj to nie to, że jest puste, bo tutaj jest puste, ale w pompie olejowej nie jest puste, tylko mamy tutaj wlot, który teoretycznie jest niepotrzebny, który trzeba zatkać. I to robi właśnie nam ta uszczelka, ta druga uszczelka. I tutaj, tutaj jest przeprowadzony test. I słuchajcie, a zresztą pokażemy. No może się uda? No musisz napełnić. Napełnimy. A czekaj, wiertarkę przyniosę. Aha, i to on, nie? A zobaczcie, stworzony przyrząd, normalna nasadka z tym, że jest zaspawana. Tutaj widzicie, żeby mi nie spadała. I ta nasadka wchodzi, tu można fajnie teraz wszystko pokazać, zobaczcie. Tutaj normalnie wchodzi aparat zapłonowy nam, kopułka, nie? Która się kręci. I ta kopułka jest napędzana przez wałek rozrządu i tutaj taką ozębatkę mam, momencik. Tutaj to napędza nam nasz wałek rozrządu. A nasz wałek rozrządu, nasza kopułka, dodatkowo jeszcze nasz aparat zapłonowy napędza nam tutaj naszą pompę olejową. I teraz my przed złożeniem silnika, znaczy przed uruchomieniem silnika powinno się w tych starych V8-kach zasymulować tutaj pracę pompy, pracę silnika, aby nie zatrzeć tego bydlaczka tam. Trzymaj, Basia. I teraz... Kurde, rąk nam nie starczy, powiem ci. Patrz, to jest nasza miska olejowa. Nasza miska olejowa jest, zobaczcie, poniżej poziomu pompy. Tak jak ma być. Tutaj jest. Tego kubka nie musisz trzymać. Tu będzie zatykała palcem, jak ci powiem, ok? Ok. I teraz zobaczcie. Symulacja. Rozrusznik zaczyna działać. Pompa zaczyna chodzić. Ona już była napompowana. Zobaczcie. Ale to już powietrze. To jest trochę nieszczelne, ale to jest moje, no, symulacja wszystko. Już powietrze. A teraz zatkaj palcem. I zobaczcie. Zassało. Zassało. Czuć od razu, nie? Czuć tak, na palcu, nie? Tak. No, czuć na palcu i tu zobaczcie. Nie ma oleju. Wyciągło go całego. Także no mówię, no tutaj jest taka prowizorycznie, chlapie mi tego, ale mówię, jeżeli to było otwarte, bo tu mówię, przechodził tylko... Na uszczelce tylko taki paseczek, dosłownie, bo była zła uszczelka, boki były otwarte i zaciągało powietrze. Ot i cała filozofia, nie? Tak, i to jest, proszę was, dwa razy rozbieranie silnika, kombinowanie, kilka nocek nieprzespanych, nerwy i tak dalej, i tak dalej. Po to, dlatego że dostałem złą uszczelkę. Teoretycznie moja wina, wiecie co? Ale powiedzcie, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który... Dostając uszczelkę, patrzy, czy wszystko działa na pompie, czy na jakiejś pokrywie, którą zakłada. No nie, no patrzysz na obudowę, zgadza się, wszystko, piny się zgadzają, przykładasz, wszystko jest ok. A tu jest błąd.
Tu jest błąd, bo to powinno być zatkane. Także mamy rozwiązanie i teraz tak. Jeden problem jest, ponieważ oczywiście zamówiłem sobie nową uszczelkę. Zamówiłem sobie nową uszczelkę pod pompę. Mówię, i tak będę rozbierał drugi raz, zakładałem nową i tak dalej, ale przyjdzie to może za tydzień. I to jest takie bardzo, bardzo denerwujące. Także wiecie co? Ja to dzisiaj wszystko złożę na... silikon. Dokładnie, na silikon. Mamy silikon, także tu wszędzie pójdzie silikon. Jedziemy dzisiaj na silikon. Mam to gdzieś. Robimy dzisiaj po polsku. Nie będzie po angielsku roboty takie, jak ma być, prawidłowe i tak dalej. Nie, robimy to wszystko po polsku, składamy silnik. Jeżeli mi się go uda dzisiaj poskładać, a mi się wydaje, że tak, no jest troszkę tutaj tego roboty, zobaczcie. Tutaj cały przód, to no, uruchomimy go dzisiaj. Mam nadzieję, że w końcu zostanie uruchomiony i zobaczymy, czy wałek dobrze założony i tak dalej, czy rozrząd dobrze zrobiony i tak dalej, i tak dalej. Kurde, a może im ponagrywamy, jak składamy ten silnik? O, grubo. Będzie grubo. A czy orurowanie założone. A właśnie, ktoś mi się z Was pytał, czy to orurowanie jest stabilne takie, jak Wam mówiłem. No Basia, czekaj, ja Ci pomogę tu. Trzymaj na razie, okej, dobra. Trzyma się, trzymaj tu, nie. A, Ty wejdź, bo Ty jesteś cięższy. Słuchaj, ja jestem troszeczkę cięższy od Ciebie, nie dużo. To Wam pokażę, czy to orurowanie jest wytrzymałe, czy nie. Opla. Tak jest to urorowanie. Jakby ktoś nie wiedział. Jest. Także wytrzyma krowę i wytrzyma kangura, jak do Australii byś pojechał. Ale dlatego to jest do ramy mocowane i to jest oczywiście z homologacją. Wpisane w dowód rejestracyjny, aby się ktoś pytał. Żonę też mam w papiery wpisaną, także wszystko mam legalne. Też z homologacją? Też z homologacją. Kur. Chociaż się zaciera czasami coś tam, ale części ma powymieniane, jak wiecie, także wszystko chodzi jak w zegarku ostatnio. Dobra, robimy silnik. Mały update'ik, bo właśnie DHL przyszedł i są uszczelki. Chyba, zobaczymy. A przy okazji widzicie, pokażę Wam tą różnicę, jaka jest, bo zamówiłem sobie dwa rodzaje uszczelek, tą złą i tą dobrą. Co Ty tam nagrywasz? Ciebie. Aha, tak dziwnie patrzysz, ta kamera się zwichrowała, czy? Masz bałagan w oczach. Żona nie odpowiada. Ale minę byście widzieli teraz, jak tak się powie coś do kobiety, to... Ty tak do mnie nie mów, ja będę obrażona teraz. Masz po dusie, będziesz miała na czym spać. Wojna. Zobaczcie, jedna uszczelka, pompa, a to jest nasza uszczelka. Wiecie co, będziemy ją zwracać czy nie? Czy poświęcimy ją dla naszych widzów z YouTube'a? Poświęcimy już. Kurde. I co najciekawsze, ta kosztowała 11 euro i to jest tak samo do naszego tego. Czekaj, ja ją otworzę. Okej. Czyń powinność. Mhm. Widać faktycznie, jak otwieram, to dziwnie tą komórkę trzymasz. Jakoś Ci nie ufam dzisiaj. Zobaczcie, ona jest taką fajną uszczeleczką. Widać? Uszczelka z uszczeleczką? Widać taką tą gumkę tu? No. Koło to niebieskie, no. I teraz zobaczcie. Ta uszczelka wchodzi sobie... Około tu, czekajcie, tak. Widzicie tutaj, tu mamy pompę, nie? I zobaczcie, widzicie w czym jest problem? Ona nam nie zatykała tej naszej dziury. Czyli to jest ta niewłaściwa. To jest ta niewłaściwa i ona tędy ciągła powietrze. Zobaczcie, wszystkie śrubki, wszystko tu się w koło zgadza. Popatrzcie, to jest tylko jedna mała różnica. Jest tutaj. Mhm. I teraz tą prawidłową weźmiemy. 11,99 w euro zapłaciłem za tą uszczelkę po to, żeby Wam pokazać. Kawę proszę postawić, tam na dole macie link w opisie, a nie to wejść tam na Patronite, albo możecie podziękować za pomocą YouTube'a. I to oczekuję od Was, bo nie to... Tak majster powiedział. Tak. Teraz ta prawidłowa. Tyle kasy. Kur. I teraz ta prawidłowa. I zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj na tym białym sobie zobacz. Popatrz.
Tu masz pompę. Bo tak. Widzicie, tu jest ta jedna dziura. Aj, kurde, że nie chcę potargać tego. Czekaj, jak to idzie? Tak. Widzicie? I tu jest ta zaślepka, która nam zaślepia tą naszą pompę. To właśnie. Tak to się. Pokazuję 600 razy, tak jakby. Widzicie? Ona nam zaślepi tutaj. Mówię, to samo działa. Nie wiem, czy powiedzcie mi teraz, dlaczego są dwie różne uszczelki? Jaki to jest rodzaj silnika? Coś nie tak. No, to zdarza się, że coś czasem źle robi, ale to tylko czasem. Tak. No i tak, to jest to. No, widzicie? Ładnie sobie dolega. I tu zatyka. No dobra. Bierzemy się za składanie. Tu z drugiej strony też, widzisz? Tu z drugiej strony też miała tylko tasiemkę, a tutaj masz, zobacz ten. To fakt, że to jest śruba, czy co to jest? Mhm. Co tu to jest? Śruba. No, to jest nakrętka tylko. Pusta. Nie? I zobaczcie, tą pustą nakrętkę też nam tutaj dziurę też zaślepia. Mhm. Nie wiadomo w sumie po co, ale zaślepia. Może coś tam jest związanego, żeby tędy nie uciekało, nie mam pojęcia. No. Także ta uszczelka na wagę złota, bierzemy się za składanie silnika. A czekajcie, cofamy, bo przecież jeszcze parę skarbów dostaliśmy. Przecież ja nie zabawiłem tylko uszczelki. Przede wszystkim tutaj, bo jak nie wiem czy zauważyliście, to naszego Ludzka dzisiaj nie ma. Kota naszego, bo ucieka dziad jeden i go szukać trzeba potem. Potem chce wyjść do domu, a ten gdzieś leci za wiewiórkami, za szczurami. Dlatego z zaprzyjaśnionego kraju niekwitnącej wiśni. Zaprzyjaźniony. Od Chińczyków zamówiliśmy obroże dla niego. Czyli badziew, ale może będzie działać. Okay. To nie obroża? To jest obroża, ale ona GPS-u nie ma. To jest obroża na GPS, ale nie ma GPS-u. To gdzie GPS? Jesteś pewien? No nie ma, dziura jest, patrz, tu się wkłada GPS-a. Może wyciągnęli. To nie jest śrubka. Tu tak ma, no tu nie ma GPS-u. Czekaj, bo jestem głupi teraz. Zamówiłem obroże z GPS-em dla kota. Przysłali mi jakieś... Przecież to nie jest GPS. To jest pusta skórka tylko. Zaprzyjaźnionego kraju? Mówiłam, że badziew. Dwa, trzy, do wyrzucenia. Wiecie co? Nienawidzę. Po prostu... Dobra, nie ma. Dobra, to nie jest... No. To nie jest temat tego filmu. Właśnie. Co tutaj mamy? Dalej. Uszczelka pod pompę. Tu jest uszczelka kolejna, bardzo fajna uszczelka. A ja sam dziady mnie zdenerwowały, ja pierniczę. Ja nie widzę czegoś takiego. GPS pokazane, wiecie co? O kurde, jak kota można znaleźć. Tu macie tutaj wstawkę ogłoszenia. Dobra, co to jest? No uszczelka. Do czego? No, to do tego mocowania na... Pod rurę wy... Nie. Tak, pod rurę. Tak? A, dobrze, tak. Myślałam. Od baku naszego. Mhm. Tu. Rura od paliwa, tak. Rura od paliwa. Będzie można... O, założyć. Proszę bardzo. A, nówka. No tak. Ona to była zbutwiała, jak widzieliście w ostatnim odcinku. No, ja bym się założył od razu do błotnika. Winoj. Zobaczymy, czy będzie się dało. Chodź tu od razu, zobaczymy. Gdzie ten nasz błotnik? A nie, dobra, to trzeba będzie ściągnąć, trzeba będzie nasmarować smarem i tak dalej, no. No, ale to będzie tu. To będzie tu. Nóweczka. Idziemy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Poduchy pod silnik. Te nasze, słuchajcie, nie były w takim złym stanie, ale
no one jakby na to nie patrzeć, miały 30 lat. A po drugie, zerwałem poduszkę, tutaj wyrwałem, tak jak pamiętacie, podczas odkręcania wiatraczka. Aaaa, właśnie. Bo? Czapki z głów, bo mi pomogliście, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bardzo dziękujemy. Tak, bo co się okazało, że faktycznie był lewy gwint. Także ci, co pisali o lewym gwincie, dzięki serdeczne za inne podpowiedzi też, dzięki. Naprawdę był lewy gwint, chociaż film pokazywał prawy gwint, chociaż instrukcja obsługi mówiła o prawym gwincie. Land Rover, angielska myśl technologiczna. To był lewy gwint. Wystarczy. Także szacun, panowie. Młoteczek, pyk, odkręcił się wiatraczek. Także dzięki. Dobra, słuchajcie, no tak, no ale kosztowało nas to zerwanie poduchy. Nieważne, może tak miało być, teraz będziemy mieli nowe. Budujemy jakąś konstrukcję, żeby można było nagrywać. Jakiś GoPro wezmę może na głowę, żeby było widać oświetlenie tego i składamy silnik krok po, znaczy silnik, przód całego silnika krok po kroku. Może się komuś przyda. Pracę trzeba zacząć od zdarcia tej naszej starej uszczelki. Ale zanim to zrobię, to sobie zabezpieczę jakąś szmatą naszą miskę olejową tutaj. Tam mamy wejście do naszej miski olejowej. Po co tam, dlaczego tu jest wejście do miski olejowej? Dlatego, że tutaj jak jest gorący olej, on paruje, idzie w górę, chlapie lekko i sparuje nam tutaj nasz łańcuch rozrządu. Taką mam teorię. Jak macie jakąś inną, to piszcie mi w komentarzach. No bo po co innego by tutaj miał być olej? Żeby tam nam się nic nie dostało, to sobie to po prostu zatkam. I nożyk i ściągamy naszą uszczelkę. To jest świeży silikon, także to wszystko ładnie schodzi. Czy świeży? No świeży. Parę dni ma. Ach, panie, masełko, zobaczcie. Czyli, że ten silikon za bardzo się do tego nie nadawał. Prawdę mówiąc, skoro on tak łatwo odszedł. Wiesz, Basia? Że ten szary silikon za bardzo się do tego nie nadawał. Bo to palcem odeszło wszystko. To zobacz, on w ogóle nie trzymał tego praktycznie. Popatrzcie. Aha. To nie jest dobrze. To jest ten szary silikon. Zobaczmy, który to był. To był ten silikon. Zobaczcie, on jest do silników. Wszędzie tutaj. I tutaj pisze, że on jest cały czas miękki. Jest do 260 stopni. Minus 50, 260. No ale kurde, słuchajcie, no za bardzo mi się tutaj nie trzymał. No nie jestem zadowolony z tego. Chociaż tutaj za bardzo ciśnienia nie ma. No i tu na pompie jedynie, no tu będzie troszkę, ale nie, nie. Teraz damy ten z K2. On jest do 300 coś. Do 350, może będzie lepszy. Ten się fajnie aplikuje, bo to jest naciskasz, leci się i tak dalej, ten jest troszkę, dobra, nieważne, dajemy ten. Czyszczę to. No plus jest taki, że nie ma dużo czyszczenia. Biały pisaczek, po co? Aby sobie zaznaczyć, gdzie mam tego klina. I tak będę potem obracał. Ale tak będę widział przynajmniej, gdzie jest. Zaoszczędzi mi to nerwów i pracy. Będziemy jednak używali tego szarego silikonu. Byłem przed chwilą w sklepie, bo mam tutaj za rogiem. Okazało się, pan mówi, żebym sobie przeczytał z tyłu. Pisze, że jest do pompy olejowej, pompy wodnej. Takie ma być, nowa technologia. Jest to miękkie, zostaje, ale będzie to szczelne. Słuchajcie, teraz tak. Najpierw, bo pompę wodną też sobie odłączyłem, rozdzieliłem, bo mówię, jak będę rozbierał, rozbiorę jeszcze raz, bo mogłem poluzować jakieś śrubki dla wszelkiego dla spokojności. I słuchajcie, teraz tak, że to jest Land Rover, to pamiętajcie, ten samochód, ten silnik, to jest Buick, lata 50. Były śruby amerykańskie. Potem Land Rover zaczął to kombinować. Zaczęli dawać tam śruby jakieś angielskie, dziwactwa. Potem
troszkę Europy w to weszło technologicznie, to są tak samo i nasze śrubki. I teraz, aby nie męczyć się potem dwa dni, która śrubka gdzie ma być, to słuchajcie, jeżeli rozbieracie samochody zabytkowe, to zobaczcie, róbcie sobie takie szablony. To jest moja cała obudowa. I zobaczcie, są różnego rodzaju tutaj numerki są. To są wielkości od razu kluczy, jakie muszę użyć. Natomiast na przykład widzicie, tutaj mam na tych śrubach mam białe punkty porobione. To są te punkty, które są tutaj na pompie. I wiem, że tych śrub teraz przy składaniu pompy nie muszę przykręcać. Wręcz nie mogę przykręcić, bo one idą do obudowy. To będę przykręcał, jak będę przykręcał całą pompę w koło. Także robimy sobie, mamy uszczelkę, silikon cieniutko. Cienka warstwa silikonu, uszczelka papierowa, znowu silikon i składamy pompę wodną. Ja tutaj w tym silikonie jeszcze dodatkowo, nie wiem czy będzie widać, pomniejszyłem sobie ten dziubek. Rozgrzałem, ścisnąłem, żeby jeszcze lepiej było. Powinno się tego używać rękawic, ale ja jakoś tak wyczucie mam lepsze, że ten daję sobie po prostu to bez rękawic, potem sobie umyję rozpuszczalnikiem, będzie dobrze. Dobra, jedziemy z pompą. Jak już to zaczynamy robić, przygotujcie sobie klucze, przygotujcie sobie wszystko, żeby potem, żebyście nie musieli szukać, jak już posmarujecie silikonem, co gdzie ma być, bo silikon schnie. No jedziemy. Czekajcie, najpierw na papier, próbkę zawsze. Żeby nam nie smarkło, o. Na minimum. Co to tak dużo idzie tego? No jedziemy. Jak ja robię, to staram się bardziej... Jak ja nakładam silikon, to staram się, aby on był bardziej na zewnątrz niż do wewnątrz. Aby potem nadmiar nie wchodził mi tutaj w pompę. Pompa zgarnie mi potem ten silikon i wejdzie w układ i może się zapchać. Nie będzie mieli chłodzenia. Albo zapcha chłodnicę i tak dalej. Także troszeczkę na zewnątrz. Pomalutku, nie spieszy nam się. Śrubeczki dajemy naokoło. Niektórzy dają śrubki tylko od wewnątrz tutaj, ale ja daję naokoło. Bolec. I tak jedziemy całość. Pierwsza warstewka położona. Tu mamy, widzicie, nasze bolce, które nam pokazują gdzie, co, jak. Ta uszczelka, co wam pokazywałem wcześniej, która była zła, ona była fajna, bo na nią nie trzeba silikonu dawać, ponieważ ona ma gumkę taką wtopioną. No tutaj niestety, ale trzeba. Bo to jest papierowe. Nie zaufałbym temu. Niektórzy by powiedzieli, nie, nie trzeba. Nie, trzeba. Moim zdaniem, macie inne zdanie? Oczywiście możecie mi pisać w komentarzach. I tam, dla przypomnienia, tam na dole jest link. Postaw kawę. Jeżeli cię film zainteresował, daj człowiekowi zarobić. Dobrze. I cieniutka warstwa druga. Tutaj tak szybko zrobimy, palcem rozsmaruję to. To się nazywa wprawa, nie? Doświadczenie. To jest taki malutki kanalik, trzeba go w koło. Dobra. I paluch. Paluch jest najlepszy. Jest tak, żona, czy nie? Tak. No palcem się najlepiej takie rzeczy robi, nie? No pewnie, że tak. No mówię, no. O czym ty myślałaś? To się wytnie. Co się wytnie? Że silikonem... Silikon palcem robię? No. Ładnie. Oj, kurde, ładnie nie jest, ale... Mówię, że jest ładnie, to jest ładnie. Dekel.
I teraz mamy nasze śrubeczki. Widzicie, dzięki temu, że mam sobie tutaj porysowane, to sobie biorę. Tu mam bolec na górze, zobacz. Biorę sobie pierwszą, to jest 11. I ona tu musi pasować. 11. Nie będę wcale tego silnie dokręcał. Tak, muszę to sobie tam trafić, kurde. Miało być tak ładnie, miały być oklaski, te wszystkie inne. Czemu to nie chce zejść? Idź, coś tam. Tą. Następną damy gdzieś tutaj na dole. Tu ma być uchwyt. Tu mamy następną 11 za bolcem. Długa będzie. Widzicie, już ona jest długa. Cak. Fajnie, bo nie trzeba myśleć. Wiecie, cak. Pasi. Potem mamy tutaj te 13. A bo to jest od tej dolnej. A czyli to jest? To jest 11. Też można ją przykręcić. Zachwaliłem? Nie. Tak. Tak troszkę po ukosie, wiecie, żeby wszystko dociągnąć w miarę. Tam mamy tą. Tak sobie dociągamy po kolei wszystko. Pompę wody już zakleiliśmy, przyśrubowaliśmy. Teraz jedziemy dalej z tutaj obudową. I taka sama procedura. Kurde, mokre trochę. Po całości jedziemy sobie silikonikiem. Jak mówisz nie ma jak, to słychać też, wiesz, ludzie słyszą tam, nie? Jak to, że mówisz cichutko tak, nie ma jak. No to co z tego? No nic, tylko to po co to mów normalnie, po co masz się czaić? No nie ma jak, to nie ma jak. Nie chcę ci przerywać. No nie przerywać, źle nagrasz, potem ty dostaniesz karę, no. Pff, się boję. No i tak całą obudowę robimy. Dobra. Potem trzeba będzie parę godzin odczekać, aż to zaschnie. Nie wolno, brońcie Panie Boże, uruchamiać na świeżym silikonie. Słuchajcie, oderwie Wam się ten silikon, puści i to wszystko pójdzie w silnik. Silikon się rozpuszcza na przykład w rozpuszczalniku. Nie wiem jak diesel, nie zdziwiłbym się, żeby też rozpuszczał ten silikon. Jak świeży jest. Ale nie wiem, mówię. Tu macie, jest w tym, w misce olejowej, widzicie na dole macie tutaj dojście do miski olejowej i tu są dwie śruby do miski, przykręcane też miska olejowa jest. W tych nowszych modelach, z tego co wiem, już takich cyrków nie ma. I tu trzeba troszkę grubiej niestety. Ustawia się tutaj, zobaczcie. Minimum, maksimum, kręcimy sobie, tu macie skalę i wszystko jest ok. Jak tam sobie chcecie. Fajna rzecz, fajne te nowe. Technologia jednak potrafi czasem być fajna.
Nie trzeba pistoletem się męczyć, już naciskać. Ja sobie teraz wezmę jakiś pędzelek, albo taki pędzelek wezmę i to rozsmaruję. Zobaczcie, sprzęcik złożony. Dlatego mówię, najpierw sobie złożyłem pompę i zobaczcie, mam teraz dużo, dużo wygodniej. Dużo wygodniej. Teraz tu całość. Słuchajcie, jeżeli czegoś nie będzie widać na wideo, to nie ma problemu. Zażalenia do Basi i wszystko. Czekajcie, bo ja tutaj nie widzę teraz. Jeden bolec. Ach, to nie chce mi na wał wejść. No chodź, chodź, chodź. Chodź do tatusia. Tam przeszkadza. Ach, kurde, to gównie. Uchwyt tego. Wspomagania. Tam był uchwyt wspomagania. Chwycę sobie na dwie śrubki. Te, co sobie na biało znaczyłem. Są dwie trzynastki. Jedna. Nie dotykać. Będzie wkrętarka czy nie? Wejdzie. Zaciągnięte. No i bawimy się dalej. I wszystkie śrubki po kolei teraz przykręcamy. No i poskładane. Wszystkie śrubeczki poprzykręcane. Filtr oleju założony. Czujniki pozakładane. Teraz tak, pompa wspomagania już jest założona. Tutaj trzeba jeszcze parę śrubeczek przykręcić. Przykręcimy wstępnie. Co tam jeszcze zostało nam ciekawego? Aha, i teraz tutaj nasze słodkie kółeczko od wału. I teraz odwieczne pytanie. Czy tutaj na tą śrubę, którą się przykręca to nasze koło masowe, pasowe, jak się to mówi, pasowe, nie? Jaka to nazwa była tego? Schwungrad po niemiecku, kurde, cholera, jak to się nazywa po polsku, nie wiem, poprawcie mi, sorry, no ale wiecie co, jak się uczyło tylko słownictwa tak, tego technicznego po niemiecku, to nie trzeba wiedzieć koniecznie, jak się po polsku nazywa, także proszę mi poprawić, jak się to nazywa. Pytanie, dajemy tutaj klej, czy nie dajemy? To trzeba cholernie mocno dokręcić. Wiecie co, ja tutaj dam kropeleczkę. Dam kropeleczkę. Mi się wydaje, że to nie zaszkodzi, a jakoś będzie mi się lepiej jeździło z myślą, że mi się to nie odkręci. O, to się samo rozprowadzi, niebieski. Ja mówię, że kolory mają tam, są różne kolory, różna siła, nie wiem. I teraz zobaczcie. Opla, ciężkie. Specjalny schodek z pniocha. Widzicie, dzięki temu, że sobie zrobiłem ten punkt biały, bo tutaj mam też punkt i nie muszę szukać, gdzie mam klina. Tylko cak i to musi wejść. I to też czyni. Proszę. Pyk. Tam wiecie, tam jest zimmering, nie? Także naprawdę potem ciężko wymierzyć. Dlatego mówię, proponuję zaznaczyć sobie punkcik, zrobić i wszystko. I tutaj przykręcimy teraz śrubę. Zobaczcie, zwykły kawałek jakiegoś metalu starego.
Tutaj jest nacięcie w kole pasowym. Zablokować sobie to trzeba, to się nie ma prawa ruszać, bo inaczej dokręcicie tylko z taką siłą, jaki macie opór tłoków. Ta siła by się dokręciła, to by było za mało. I teraz, o, puściło. Teraz przekombinować. Dzisiaj zachwaliłem. Zeszło, muszę większego klina zrobić tutaj. Nacięcie, żeby mi to tam głębiej weszło. No bawimy się dalej. Zobaczcie, no pełna profeska, ładnie mi się tutaj zaklinowało. Przy okazji sprawdziłem, tutaj ma ta śruba być dokręcona z siłą 270 N. A więc trzeba włożyć w to siłę. Naprawdę dużo. Powiem wam szczerze, nie wiem jak dużo, ponieważ mój klucz dynamometryczny, czy dymamciometryczny, pokazuje 210. Także na wyczucie. Coś przepadło, spadło, ześlizgnęło się. A to już będzie dobrze. To już będzie dobrze, tam jest jeszcze klej. Także mamy dokręcony wał. Teraz przykręcamy tutaj te koła wszystkie i tak dalej. Paski zakładamy. No kurde, wiesz co, Basia, mi się wydaje, że może my uruchomimy ten silnik na początku bez wody, bez pasków. Bo po co się męczyć, że ewentualnie będzie, wiesz, do rozbiórki znowu? Jak uważasz? No, możemy. Nie, dobra, tam już więcej nie. Tam uważam, że to już jest dobrze dokręcone. Trzeba naszego, nasze narzędzie wyciągnąć. O, zobaczcie, takie miałem porządne narzędzie. Ze złomu po prostu sobie to porobiłem. Ważne, żeby zablokować, wszystko jest ok. Potem gdzieś tam ląduje to na złomie. Żona pójdzie pod sprząt. Ona mówi, dzisiaj mi mówiła, że ma niskie IQ. To akurat do posprzątania złomu będziesz miała. Yeah, ale ty, ja byś. Obróć kamerę w drugą stronę, pokaż jak miny robisz. Słuchajcie, półtorej godziny temu jakoś to robiliśmy. Według producenta po godzinie można już lać olej, używać tego silikonu. Także zasymulujemy sobie tutaj nasz korek olejowy. Czekajcie, mamy olej. Wlejemy mu zwykłego oleju jakiegoś z 5 litrów. Bo to i tak, jeżeli wszystko będzie ok, nie jeżeli, ma być ok, będzie wszystko ok, to pochodzi troszkę ten olej, będzie spuszczony potem i wylany. Do beczki, a w późniejszym czasie w zimie spalony. Żeby ciepło było. Tak jest, żona? Tak jest. Żeby ekologicznie było. Żeby czasem nie wylewać takiego oleju na ziemię czy coś. No, tylko trzeba zutylizować, najlepiej spalając. Ostatnio tak lałem 5 litrów bańkę, sprawdzam na tym. Ja mówię, kurde, na bagnecie nie ma nic. A pod samochodem plama. Korka nie przykręciłem. Z pustowego oleju. Czasem jak człowiek taki zmęczony jest, to takie głupoty robi. Dobra, piątkę mamy. Powinno już zassać. I teraz jak to będziemy zasysać? Tak jak wam pokazywałem. I teraz zobacz, tutaj Basia będzie musiał lecieć olej jak zassa. A my będziemy sobie, włożymy tutaj wiertareczkę. Nasz otwór techniczny. Nic tam nie widzę. Dlatego właśnie jest zaspawany, wiecie? Ta końcówka. Bo inaczej to bym ją po prostu tam zgubił. Już to się stało. O, ja to kurde chcę tam trafić. Czekaj, daj mi tą lampkę. Bo ja tam
tak się delikatnie wyrażę, nic nie widzę. O, wlazło. I kręcimy w miarę prosto wiertareczka, a ty patrzysz tutaj, czy pocieknie olej. Zaczyna tapać, a nie to zlejka. Dobra. Możesz te kable zabrać? No, możesz na ten drugi, trzeci patrzeć, to nie musisz na ten pierwszy patrzeć. Tu możesz patrzeć, tu, bo nie bez znaczenia, wszędzie ma olej cieknąć. Czy ciec. Tak, ale to akurat było wygodniej. Jeżeli nie zassa, to trzeba pompę olejową odkręcić i nałożyć wazelinę. Jeżeli nie zassa. Mogliśmy tak zrobić, ale mówię, kurde no, może powinna zassać. O, poszło chyba. Chyba poszło. Coś tam słyszę. Leci? Tam zaczyna kapać. Tu zaczyna kapać. Tu zaczyna kapać. Ten nie zaczyna kapać. Obroty mu największe teraz, teraz aby silnik chodził. Słabo. No, tak, tak słabo, nie? A nie wiem, czy to powinno mocniej. Zobaczymy, jaki jest opór tutaj na tym wiertełku. Czy można to kręcić? Powinno się czuć opór oleju, nie? Jest, ojejku, tam jest opór, tam jest pełno oleju. Tam jest pełno oleju. Pompa olejowa jest zapełniona olejem. Także tutaj czuję naprawdę już opór, czyli tam jest naprawdę pełno oleju w pompie olejowej. No to dobrze. Tak, to jest zrobione. Bo ostatnio było pusto. Ostatnio było pusto i można było sobie kręcić paluszkami. Dokładnie. Także słuchajcie. Pomyślę, czy uruchamiać go teraz bez tego. Bez wody? Bez wody, no. Pomyślimy, idziemy na kawkę. Wiecie co, dla bezpieczeństwa jeszcze jeden pomysł mi przyszedł do głowy. Już mówię, składam sobie te wszystkie tutaj koła i tak dalej, ale mówię, kurde, złożyłem nawet aparat zapłonowy już. Mówię, nie, dla pewności podłączyłem jeszcze zapłon i
Będę kręcił tutaj pompą bez silnika, aby zobaczyć na pewno, czy mam ciśnienie oleju. Do tego potrzebny nam jest statysta. No niestety z braku statystów żona musi odegrać rolę. Basia, tak. Zadanie bojowe. Zobaczcie. Mamy tutaj lampę Aladyna. Ty wypowiadasz trzy życzenia, ja tam będę kręcił, lampa Aladyna ma zgasnąć. Dobra. Patrz i krzyknij jak zgaśnie. Dobra. I z radości się rozbierasz, rzucasz stanikami w górę i tak dalej. W tym wieku? Uwaga, kręcę. Gasło! Już? Tak. No co ty? No? No to kurde. No to cool. No to jesteśmy wielcy. No. No dobra. No i super. No dobra, tak jak mówiliśmy, no to teraz się rozbieraj. Nie ten wiek. No, no fajnie, słuchajcie, no to super. Słuchajcie, no to jest dobrze, to w takim kładzie, bo tutaj jeszcze, nie wiem czy wy wiecie, a ja wiem, tu gdzieś leżał, tu gdzieś jest, tu po kablach by trzeba wyjść, bo tu mam jeszcze, o tu jest, ale to nie teraz, tu mam drugi liścik, który będzie pokazywał mi, ile mamy ciśnienia oleju, ale dobra, to jak już zgasło, jest, to będzie dobrze, wiecie, bo tutaj mam czujnik oleju, a tutaj mam jeszcze podłączone urządzenie, sobie takie kupiłem, bo będzie pokazywał, ile mamy tego ciśnienia oleju. To jest dosyć istotna sprawa. I wiecie co, i te czujniki, bo będziemy mieli czujnik ciśnienia oleju, będziemy mieli tam amperomierz bodajże i prąd, bo jak będzie wyciągarka i tak dalej, to będzie tutaj zamiast tego naszego radyjka, nie? Trzy liczniki. Bo na radio mamy tutaj oczywiście te nasze z kamerami. Dobra, ale nie o tym dzisiaj. Zgasła pompa, to my składamy dalej. Jak dobrze dzisiaj pójdzie jeszcze, chociaż zaraz będzie ciemno, kurde, to będziemy uruchamiać to auto. Jeszcze z godzinkę potrzebuję tu, może dwie. Co miałem powiedzieć? Aha. Aparat będziemy, ten rozrządu będziemy, kupułki będziemy zakładać. Słuchajcie, ciekawostka, bo to nie każdy wie, jak to zrobić w takiej V8. Przede wszystkim musimy tak. No. Wał ustawić. Tutaj mam, już sobie zaznaczyłem, widzicie? Tam mamy znaczniki. Kurde. O, ja sobie go tam zaznaczyłem. I tam macie jedną kreskę w prawo od środka, że tak powiem. Czyli z wyprzedzeniem. Nie na zero, tylko na wyprzedzenie, na jedną kreskę ustawiamy. To jest bodajże 5 stopni, jak się nie mylę. Ustawiamy. Mamy tam znacznik. Widzicie? Nie wiem, czy tam widać. Na pewno widać. Ciężko to ustawić ostrość, ale tam jest kreseczka. O, widzicie? Kurde, ludzie, weź to ustaw, człowieku. O, teraz będzie widać. Tam. Przede wszystkim wał musimy mieć ustawić. Ustawiony. Następna sprawa, trzymaj Basia, proszę. Następna sprawa, musimy ustawić naszą pompę olejową. Nasza pompa olejowa tam w środku, mamy możliwość ją ustawić, ustawiamy ją w pozycji, czekaj, gdzie ten mój sprzęt specjalistyczny jest, gdzieś go kurde zapodziałem. Pauza! Słuchajcie, jak patrzycie teraz w tą dziurę tutaj, w tą dziurę, to nasza łopatka od pompy ma być ustawiona na godzinę 10, widzicie, tak jest. Ma być ustawiona na godzinę 10, mniej więcej. Następnie, co robimy? Nasz aparat zapłonowy, palec, ustawiamy sobie tutaj na środku. On powinien startować od pierwszego cylindra. Pierwszy cylinder, ja sobie zaznaczyłem tutaj, jak kopułkę miałem założoną. Bla, 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 tu mamy pierwszy cylinder od tego. Czekajcie, kurde. Tu. Tak, widzicie, tu jest kabel od pierwszego cylindra, pokaż co, odda troszkę, tu jest kabel od pierwszego cylindra i tu sobie zaznaczyłem. I ten mój palec, silnik musi startować tutaj na zapłon od jedynki, ale ustawiamy na zero. Dlaczego? Dlatego, że tutaj tą zębatkę mamy na ukos i jak będziemy wkładać, to nam się to przestawi na jedynkę. Widzicie? Jak będę to wkładał, to się przekręci, ustawi na jedynkę. I to równocześnie musi trafić tutaj na godzinę 10. Widzicie? To będzie poruszało naszą pompę. Próbujemy. Nie jest to takie łatwe, ale no, udaje się często. Czekajcie, tu muszę jakiś wynalazek sobie zrobić, żeby wspomagacze. Bez druta to nie robota. Drut musi być. Pamiętajcie. Drut w warsztacie to jest podstawa.
A nie wiem, czy wy wiecie, Niemcy pracują w ogóle bez drutu. Jak ja zaczynałem w pomocy drogowej pracować, to wszyscy byli w szoku, że ja miałem tyle drutu. Po co ci tyle drutu? Ja mówię, no jak po co mi tyle drutu? Przykładowo, miałem zlecenie, facetowi odpadła osłona silnika spod spodu, tam nie, podwozia. No i nie mógł dalej jechać, leżało na ziemi. Trzeba było odholować samochód do warsztatu. Kawałek drutu przykręciłem, facet mi dał 50 euro, bo tak był szczęśliwy, że może jechać dalej. Właśnie po to mi drut na przykład. Dobra, słuchajcie, dobra, ustawiamy na zero. Musimy jeszcze sobie założyć teraz już tutaj nasz uchwyt, bo potem go już tam nie założymy. Nie ma tam po prostu miejsca. No tak 7 rok do tego jest potrzebne. Najpierw trzymamy sobie te palca, tutaj żeby był, widzicie, na zero. Tu sobie przekładam rękę, potem żebym widział to. Tutaj trzymał tę moją zawleczkę. Bo potem naprawdę tego uchwytu już do tego bym nie mógł założyć. I tam gdzieś wchodzicie to w zębatkę, teraz patrzcie na palec. Widzicie, przesuwa się, popatrzcie. Widzicie, on się przesuwa teraz na pierwszy cylinder. I teraz tylko trzeba sobie trafić tam, kurde, w naszą pompę. I czasem trzeba to robić 2, 3, 4 razy, a czasem to wchodzi za pierwszym. No niestety, tak to już jest. Ona powinna być tak, miałem 11 gdzieś ustawione, powinna być tak 10 godzina tam, ten wskaźnik. No niestety, taka to jest robota. Raz się udaje, raz się nie udaje. Ale to tam musi wejść, bo inaczej nam nie będzie napędzało pompy. Musi wejść. Nic na siłę, pamiętajcie, nic na siłę. Chyba zrobimy drugie podejście, muszę przestawić trochę ten, bo to wszystko weszło, tylko jeszcze nie chcę wejść na ten znacznik pompy. Jeszcze raz wyciągamy. Przestawiło się tam, albo trzeba przestawić to inaczej. Pamiętajcie, nic na siłę. Czasem 2, czasem 3 razy. Dobra, zrób pauzę, spróbujemy jeszcze raz. Ustawiłem teraz tak naprawdę na 10 godzinę. Palec przestawia się. O proszę, wpadł. Pyk! Widzicie, patrzcie, się poznaje tutaj. O, tutaj nam się musi stykać. Tam. Widzicie, zobaczcie. O, tam wychodzi. Jak jest tak, to nie wejdzie w ten. Musi dokładnie tam dolegać. Jak tak dolega, to zostaje nam tam jeszcze nakrętkę przykręcić. To jest 15. Ale ona jest taka fajna. Wiecie co? Bo zobaczcie. Ona tutaj tak. Z jednej strony nie ma gwintu w ogóle. Z drugiej ma. Po to, żeby można było ją sobie tam nałożyć. I to też właśnie czyni. Dwa palce. A trzymaj telefon, Basia. O, to jest, kurde. Nie ta ręka. No nie nałożysz tego inaczej tam. Ale mówię, dobrze, że ona tam na początku gwindu nie ma. I potem przykręcasz palcami. Jeżeli jest dobrze zrobiona śruba, wyczyszczona, to praktycznie do końca się palcem przykręci. No i potem klucz. 15. Jak znajdę, będę miał. I po pół obrotu dosłownie tam. I zobaczcie, tak powiedziałem. Palec ustawił się nam na jedynce, na tym moim znaczniku. Widzicie? O, tam jest ten znacznik. Równiutko na jedynce. Także to jest taki trik. Nie ustawiamy od razu na jedynkę, bo nam się przestawi na drugi cylinder. Następny cylinder. Tam nie ma drugiego cylindra, to jest inny. Tam jest nieważne jaki. Dobra. Chcę sprawdzić. Na inny. Będziecie mieć źle zapon ustawiony. I potem dlaczego nie odpala, albo dlaczego nie chodzi. I to tak macie po pół obrotu tu. Nie przykręcam tego na chama, bo chcę, żeby mi się ten aparat zaponowy ruszał. Z oporem, ale się ruszał. Po to, żebym mógł sobie go wyregulować. Bo tutaj można sobie przyspieszenie albo opóźnienie zapłonu ustawiać. W ten sposób. Dlatego nie przykręcam na razie tego na chama. Oczywiście trzeba teraz zluzować nasze specjalistyczne zabezpieczenie.
zakładamy sobie kopułeczkę. Nie da się tego źle założyć, bo na tutaj ma wycięcie. Wiecie, tak, tak, że naprawdę w jednej pozycji można tylko to założyć. Nawleczki. Ona jest do wyrzucenia, akurat ta niebieska, ona posłuży nam jeszcze do testów. Wakuum. Nie wiem, Basia, czy ty wiesz, ale my pomału jesteśmy gotowi, cholera, do odpalenia tej fury. No, muszę pomyśleć jeszcze, czy wszystko zrobiłem. Trzeba podłączyć to, trzeba podłączyć masę. Jak ktoś ma V8 do roboty Land Rovera, to możecie się do mnie zgłaszać. Z prośbą, nie z robotą, bo robić tego nie będę. Ale jak macie jakieś pytania, walcie śmiało. Ja już kurde zęby na tym zjadłem, naprawdę. Słuchaj, moim zdaniem olej mamy, prąd mamy. Ja bym spróbował tego bydlaka odpalić. Mówię serio, bez wody. Woda nam jest niepotrzebna na razie. Żeby pochodził pół minuty, to mu jest woda niepotrzebna. Zobaczymy, czy to wszystko działa, bo jeżeli nie, po co mam podłączać wodę, potem to spuszczać wszystko. Uruchomimy go? No pewnie, dawaj. Najwyżej się zepsuje, kurde. To się wykasuje to, co powiedziałem, że się znam na V8. Czekaj, to mamy, to mamy, to mamy. Aha, kurde, musiałbym ten dekiel tutaj założyć, bo może mieć problem z tym wakuum tutaj, żeby się uruchomić, wiesz? Będzie gasnął. Albo gasły. Słuchajcie, uruchamiamy go. Pompa. Na razie bez paliwa. Czekajcie, niech przejedzie to bydło. Na razie bez paliwa. Zobaczymy, czy wybuchnie. Trzymać kciuki. Uwaga. I poszło. Ładnie kręci. Ładnie kręci, no. Idź zobacz, czy chlapie olejem tam. Czy idzie olej. Wiesz gdzie, nie? Ja ci tu podświecę. Obserwuj. Szczególnie te pierwsze tutaj, to coś powinno cieknąć tutaj, wiesz? Dobra, teraz z paliwem. Pompa załączona, uwaga, będziemy odpalać. Bo i nie. Jest ciśnienie paliwa? Basia, jest ciśnienie paliwa? Czekaj, wyłączę. Uwaga. Nie mam pojęcia. Bo palec był na jedynce. Zapłon jest tu. Stawimy go trochę ten. A ciśnienie oleju, paliwa jakie było? Tutaj było na zerowym. Oleju, paliwa. Słuchajcie, wiecie, jaki numer się zdarzył? Nie było tutaj ciśnienia paliwa, bo tutaj mamy licznik ciśnienia paliwa, sobie założyłem. Tam jest, jak ktoś nie wie. To. Nie było. Nie było ciśnienia paliwa. On tu ma pokazać jakieś 2 bary, a wiecie dlaczego? Bo tak jak widzieliście, ja tutaj sobie miałem rurę, zatkałem szmatą, no i ktoś po prostu mi skubnął paliwo. A miał na 100%, bo kupiłem 20 litrów, 10 litrów zatankowałem i nie było. Ktoś się za bardzo nie wzbogacił, ale słuchajcie, no skubnęli nam paliwo. Zatankowałem, ciśnienie poszło. Podłączyłem jeszcze raz kopułkę, posprawdzałem, co jest i teraz znowu odpalamy, ale teraz przynajmniej pokazuje nam ciśnienie paliwa. 2 bary, tak mówiłaś? Dobra, dawaj, ja teraz podłączam już teraz, chodź tutaj, nagrywaj, a ja próbuję go odpalić. Ale kurde, przeżycia ty.
Ale kto nam paliwo skubnął? Jak wiecie, kto nam paliwo skubnął, piszcie w komentarzach. Uwaga! Bo może wybuchnąć. Kurczę. Pompa działa. No i? Koniec? Opory duże, tak, słuchajcie. Przede wszystkim muszę wakuum podłączyć, muszę założyć ten, ale samochód odpala. To już jest dobrze. To już jest dobrze. Słuchajcie, ciemno się robi, na dzisiaj wszystko. Samochód odpaliliśmy. Więcej nie będę kombinował, muszę wszystko posprawdzać i tak dalej, wodę podłączyć i dopiero będziemy go opałować. Od nas to dzisiaj wszystko. Tutaj, słuchajcie, jak tam czasem na kamerze widzieliście palca tutaj, albo jakąś rękawicę, to Basi było. Taka klapka od telefonu tu czasem latała, wiecie. To było jej. Także słuchajcie, od nas to wszystko. Od nas to wszystko. Dajcie suba, dajcie lajka, postawcie nam kawę. Jeżeli program był merytoryczny, jeżeli pomogliśmy. No i to wszystko. Zbieramy się i idziemy, nie? Trzymajcie się. Na razie.